Dzień dobry, Barbara Starczyńczyk, zaraz panu słucham. Dzień dobry, ja w sprawie koncesji na alkohol chciałem się zapytać, bo mam, mam taką wątpliwość. Jeżeli mam lokal w... mam, będę miał lokal w galerii handlowej, i tam, no wiadomo, gastronomia, ale no chcemy sprzedawać alkohol dodatkowo i lokal, wiadomo, się kończy na ladzie, a dalej jest food court. To ja muszę mieć koncesję na sprzedaż na miejscu, czy koncesję na sprzedaż na wynos? A co pan prowadzi? No, już pani powiedziałem, co prowadzę. Normalnie w galerii handlowej jest lokal, który się kończy na ladzie, ale już poza ladą jest teren galerii handlowej, nie mój. Więc, no... Pytam się, co pan będzie prowadził, czy sklep, czy bar? Nie, gastronomię, będę żywność sprzedawał. Jeżeli prowadzi pan gastronomię, no to występuje pan o zezwolenie do spożycia w miejscu sprzedaży. No tak, ale oni nie spożywają w miejscu sprzedaży, bo tam nie ma już mojego lokalu. Mój lokal się kończy na ladzie, a za ladą już jest teren galerii handlowej i ten cały food court, te wszystkie stoliki i tak dalej, to już nie jest mój lokal, tylko lokal galerii handlowej. Dlatego dobrze, właśnie pytam. Ale tam jest, ja znam to miejsce, ale mówi pan o Metropolii, tak? No tak, no. Ale do spożycia w miejscu sprzedaży jest ogólna część wyznaczona do spożycia w miejscu sprzedaży, tak? Czyli nie ma znaczenia, kto jest czyli nie ma znaczenia, kto jest właścicielem tej ogólnej części sprzedaży, tak? Może być inny właściciel niż posiadający licencję. No to jest taka formuła i tam inne punkty też mają zezwolenia na takiej zasadzie. I wszystkie mają sprzedaż na miejscu i to jest tak interpret... Aha. Ale ci, którzy mają, to mają zezwolenia no, tak zwane gastronomiczne, tak? Czyli przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży i oni muszą zadbać o to, żeby spożywać w miejscu sprzedaży, tak? Ale nie ma znaczenia, nie ma przepisów, czy te miejsce sprzedaży musi należeć do nich, czy może do kogoś innego. No, w tym przypadku nie ma, no bo dobra. Jest to ogólna strefa gastronomiczna, tak? No, czy wie pani, no to ja rozumiem. No dobra, ale nie, no to taka logika prawna. Po prostu się dopytywałem, czy gdzieś z przepisów wynika, że ten punkt sprzedaży musi być w dyspozycji posiadającego licencję na alkohol. Czyli nie musi być w dyspozycji. Nie, no nie jest w mojej dyspozycji. Ja nie mam nic w umowie napisane, że nie wiem, mam prawo do tego food courtu, że tam jestem jego współwłaścicielem. Nie, on w ogóle nie jest do mojej dyspozycji. A klienci tak. Mogą tam spożywać. Rozumiem. Rozumiem. Posiłki i alkohol. Tak? No mogą, jasne, tylko że to nie jest mój punkt. To nie jest moje. Jakby ktoś powiedział, no a gdzie pana klienci spożywają? Powiedziałem, no nie u mnie. No dobrze, a ma pan gdzieś w umowie jakiś zapis dotyczący tego, że tam jest ta strefa spożywania? No oczywiście, że tak, ale to, że oni informują, że to jest strefa. Wie pani, bo to jest trochę tak, że jeżeli na przykład. Już zostawmy tę galerię. No, na innym przykładzie tą wątpliwość chciałbym, że pani jakoś rozstrzygnęła. Wyobraźmy sobie, że mam normalny lokal gastronomiczny przy ulicy i ktoś wynajmuje salę ode mnie. Ja mam kuchnię, mam bar, ale już sali nie mam. Salę ma kto inny. No to sprzedaż alkoholu będzie sprzedaż alkoholu będzie na miejscu czy na wynos? Nie, nie, nie. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak sprzedaż na wynos alkoholu, bo to już trzeba prowadzić sprzedaż metaliczną. No a czy wie pani, jak tam patrzę na wniosek urzędu, jak patrzę na wniosek, na wzór wniosku urzędu miasta Gdańsk, to ja tam widziałem, że się zaznacza, że na miejscu albo na wynos. Nie na wynos, tylko do spożycia poza miejscem sprzedaży. Okej, okay, poza miejscem sprzedaży. To jest tak zwana sprzedaż metaliczna. No i dobrze, no to teraz... No to teraz właśnie się... No i to mnie zmroziło, szczerze mówiąc, bo poza miejscem sprzedaży to znaczy, że poza moim lokalem, poza moją kuchnią, poza moim barem, a... Nie. Źle pan to interpretuje. To jest taki prosty podział. Sklepy-bary, tak? Sklepy-bary, ale to wynika, bo wie pani, też mam problem z tym, bo nie mogę tego nigdzie znaleźć w przepisach. Z czego ten podział na sklepy-bary wynika? To jest, nie wiem, jakieś wewnętrzne przepisy, samorządowe? Nie. Ustawy, ale to znaczy z czego to wynika? Ta właśnie definicja, no bo to albo trzeba mieć tą część na własność, albo nie. Wie pani, z którego... Nie, to nie, nie, nie idzie o to.
wiemy we własności, dlatego że są różne rodzaje, że tak powiem, użytkowania lokalu. Można być właścicielem, można być najemcą, można, może ktoś komuś użyczyć lokal. Pan wchodził za głęboko w tę materię. Wie pani, ja to mogę nie wchodzić głęboko, boję się, żebyście wy jako urząd nie wchodzili za głęboko. Nie, teraz. Nie. No wie pani, no prosta, ale, a dobra, a taka sprawa, proszę pani. Na przykład jest sala weselna. Wynajmują klienci salę weselną, ale nie wynajmują kuchni, nie wynajmują baru, wynajmują tylko część, gdzie będą tańczyć. Tak. I ona już nie należy, znaczy należy do mnie, ale no, w sensie dzierżawca jest pełnoprawnym dysponentem tej lokalu. I teraz ja oni podchodzą do mojego baru, kupują alkohol i idą sobie z tym na salę. Czy ja sprzedaję na wynos, bo już sala nie jest w mojej dyspozycji prawnej, czy nadal sprzedaję, oni konsumują w punkcie sprzedaży? A to już musi pan rozstrzygnąć w momencie, kiedy się coś takiego odbywa. Bo no ale to samo się odbywa w galeriach handlowych, bo w galeriach handlowych ja nie jestem dysponentem food courtu. W galeriach handlowych? Wesela się odbywają? Nie, ale ja mówię o stanie prawnym, bo przecież w galeriach handlowych ja też nie jestem dysponentem food courtu. To nie jest mój... Ale prowadzi pan sprzedaż i podawanie, bo taka będzie koncesja, podawanie napojów alkoholowych tak. W obrębie wydzielonej przez właściciela strefy. Właściciel nie dopuszcza, żeby pan sobie poszedł, nie wiem, do Monarii, tak? Ale ja nie mam... Nie, proszę pani. Nie, ale przecież pani wie, że to jest iluzoryczne. No ja jako stojący za ladą, wydający, sprzedawca, kucharz, wydają towar, ja nie mam pojęcia, gdzie ten klient idzie z tym. On sobie może pójść z tym do Monarii, tak jak... On może z tym pójść dwa piętra niżej, może pójść z tym jedzeniem do toalety, może pójść gdzie chce. Pan odpowiada za sprzedaż i podawanie, a jak spożywa ten klient alkohol, to już on za to odpowiada. Jest zakaz spożywania w miejscach publicznych. On też jest zobowiązany spożywać tam, gdzie jest wyznaczona strefa do spożycia. Jeżeli wyjdzie poza tę strefę, spożywa już w miejscu niedozwolonym. Pojęcie... To on będzie ukarany, a nie pan. Jasne. Pojęcie strefa do spożycia jest bardzo bezpieczne i ono oczywiście jest super, tylko ja cały czas dążę do tego, czy strefa do spożycia musi być moją własnością, żeby państwo potem... Nie musi. No w tej przypadku nie musi. A dobra, a może mi pani, a może, a jakby pani, tak widzę, że pani jest świetnie przygotowana, a może mi pani podać o tych strefach, czy tam o tym, że to w punkcie spożycia, który to jest punkt ustawy o przeciwdziałaniu? To muszę wejść w ustawę. O, to bym był bardzo wdzięczny, jakby pani mi pomogła. Bo mam, wie pani, teraz jest też szaleństwo, chodzą z tymi sanepidami, szaleją. Ja po prostu chciałbym wiedzieć... Pana w przypadku tak nie będzie, bo to jest przygotowana strefa odebrana przez sanepid. Nie, to ja w to nie wątpię, że ogólnie strefa na zdrowy rozum jest bezpieczna. Natomiast mnie martwi, tylko jakby właśnie pani mi to w ustawie wskazała, mnie martwi tylko kwestia, czy ja jako niebędący właścicielem tej strefy, ja nie powinienem mieć licencji na wynos. O to mi chodzi, nie? Nie, bo pan dostaje zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Jeżeli miałby pan sklep, to miałby pan zezwolenie tylko na sprzedaż napojów alkoholowych, tak? Tak. Wolno tej butelki otworzyć. Chodzi o czynność otwarcia. Niech pani mi to tylko podpowie w ustawie i bardzo pani dziękuję już za tę informację, bo to jest istotne, że chodzi o czynność otworzenia tego zbiornika z alkoholem. Nie musi się panu bawić. Wie pani co? Żyjemy w Polsce. Artykuł 18, tak? Artykuł 18, już skroluję, bo też sobie otworzyłem. Zobacz. Pierwszy. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. I to jest wszystko. I to jest wszystko, czyli te nasze dywagacje, które my tu prowadzimy co do tego, kto jest właścicielem, kto nie jest właścicielem. Dlatego panu powiedziałam, że pan za bardzo rozkłada po nas wszystkich pieniędzy. No dobra, okej, okay. Czyli nie ma właściwie tu żadnego określenia co do tego, kto jest właścicielem, ani... Znaczy, nie, dobra. Przepis jest ogólny. To, że tak powiem, umiemy go interpretować. Czyli to, dobra, czyli to... Prawników, tak? Ale w tym przypadku, moim zdaniem jest pan też pierwszy.
Dobra, bardzo pani dziękuję w takim razie. Pozdrawiam. Bardzo, bardzo. Pozdrawiam.